I'm Christina. I'm Carissa. I'm Crystal. I'm Hef. The nice thing about money is not to have to think about it. How do you feel? Good. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zanim byli sławni. Dzisiaj opowiem wam historię niedawno zmarłego założyciela Playboya, Hugh Hefnera. Napiszcie w komentarzach pod filmem, kogo chcecie zobaczyć następnym razem i nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i wcisnąć dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Zanim Hugh Hefner założył Playboya. Zanim stanął na czele rewolucji seksualnej. Zanim zmarł w wieku 91 lat. Hugh Hefner urodził się 9 kwietnia 1926 roku w Chicago. Jego ojciec był księgowym, a matka nauczycielką. W szkole Hugh został przewodniczącym rady uczniowskiej oraz założył gazetkę szkolną. Po skończeniu szkoły przez 2 lata służył w wojsku, gdzie zajmował się pisaniem wojskowej gazety. Hefner zaczął studiować psychologię na Uniwersytecie w Chicago i po 2,5 roku studiów otrzymał dyplom w 1949 roku. W tym samym roku poślubił swoją pierwszą żonę, z którą ma 2 dzieci, Mildred Williams. Później przez 1 semestr studiował socjologię, gdzie skupił się na badaniach na temat seksu. Na początku lat 50. pracował jako copywriter dla magazynu Esquire. Zrezygnował z tej pracy po tym, jak odmówiono mu podwyżki o $5. Hefner chciał stworzyć swój własny magazyn i udało mu się uzyskać $8000 od 45 inwestorów, w tym 2000 od jego brata i mamy. Na początku magazyn miał się nazywać Stag Party, jednak zdecydował się nie używać tej nazwy, żeby uniknąć naruszeń znaku towarowego magazynu Stag. Jego kolega zasugerował mu nazwę Playboy, która bardzo mu się spodobała. Pierwszy numer magazynu, który Hugh stworzył u siebie w domu, ukazał się w 1953 roku. Magazyn ten nie miał nawet daty, bo Hugh nie był pewny, czy pojawi się kolejny numer. Żeby zwiększyć sprzedaż magazynu, Hefner zakupił nagie zdjęcie Marilyn Monroe, które umieścił w środku magazynu. Pierwsze wydanie zostało sprzedane w 50 tysiącach egzemplarzy i od razu stało się sensacją. Logo Playboya po raz pierwszy pojawiło się w 2 numerze i od tamtej pory zostało znakiem rozpoznawczym Playboya. Playboy rozwijał się bardzo szybko i już pod koniec lat 50. sprzedawano 1 000 000 egzemplarzy miesięcznie. Pomimo sukcesu magazynu, Hugh miał problemy z żoną i para rozwiodła się w 1959 roku. Jako singiel Hefner otaczał się wieloma kobietami, często widywano go w towarzystwie znanych i bogatych osób oraz stał się ikoną magazynu Playboy. No a resztę historii już znacie, bo to jest Zanim byli sławni.